Faktycznie dotychczas w większości referatów rozpatrywano kwestie, które są związane z gruntem polskim, a więc jak tutaj rozpatrywane są rozstrzygane konflikty pomiędzy prawem dostępu do informacji publicznej, a różnego rodzaju innymi dobrami. Takim jednym z istotniejszych ograniczeń jest prawo ochrony danych osobowych. No, oczywiście mamy tu propozycję związaną z opiniami, zawartych w opinii, zmiany i zamieszczenia w nowej ustawie jak najszerszego katalogu, czy najbardziej szczegółowo opisanego katalogu tych ograniczeń. Jak dotąd, jak na razie, to musimy poszukiwać tych ograniczeń w tym, co pojawia się w innych przepisach. Taką okazją do poszukiwania tych ograniczeń jest bardzo duża reforma prawa ochrony danych osobowych. Niektórzy mówią, że jest lekiem na całe zło, na wszelkie problemy, które się dzieją w ochronie danych osobowych, to znaczy problemy. Pewne niespójności w poszczególnych krajach i przy okazji jakby wyrównywania tych niespójności będą również inne sprawy prowadzone. Proszę Państwa, oczywiście ograniczenia mają bardzo, bardzo istotne znaczenie, bo tutaj pewien publiczny charakter informacji wynika z faktu, że dotyczy spraw publicznych, nie tego, że jest publicznie dostępna. Jeśli mówimy o informacji publicznej, no, powinna być ona w tym zakresie, który poszukujemy, chcielibyśmy, żeby w zakresie, który poszukujemy, była ona pełna, żeby była prawdziwa, żeby była jednocześnie prawdziwa poprzez to, że może być zweryfikowana, wykazująca pewne cechy obiektywności. W przeciwnym wypadku może to być dezinformacja. Tutaj mówił pan dr Sipiga o tym, jakie to mogą być obniżenia wartości tej informacji wynikającej z ograniczeń. W związku z tym tego nie będę już rozwijał. W Unii Europejskiej możemy mówić o dwóch grupach informacji publicznej. Jedna grupa, o którą możemy się ubiegać w oparciu o prawo krajowe, i druga grupa w oparciu o unijne prawo dostępu do informacji. Ten drugi przypadek, od razu jakby wyjaśniając, chodzi o informacje dotyczące działań władz publicznych Unii Europejskiej, a więc materia, którą Unia mogła jakby bez oporów specjalnych uregulować, no bo dotyczyło to dostępu do informacji, które sama wytwarza. Natomiast materia regulacji krajowych, no, nie jest harmonizacja regulacji krajowych, nie jest materią prostą. Na tym etapie w zasadzie możemy powiedzieć, że Unia Europejska objęła zakresem regulacji zasady dostępu do informacji o środowisku. W pozostałym zakresie nie jest to wystarczająco uregulowane. Ja tutaj mówię o ponownym wykorzystaniu, o dyrektywie, mówię o samym dostępie do informacji publicznych. Stąd też próbowano na innych obszarach czy w innych gremiach te kwestie uregulować. Już wspominana tu wcześniej, właściwie pierwsza międzynarodowa konwencja o dostępie do dokumentów, która była przyjęta przez Radę Europy w Tromsø. W trakcie prac nad tą konwencją wszyscy wskazywali, jak dużo jest niespójności, jak to dobrze, żeby je wyrównać, że w części krajów europejskich w ogóle te kwestie są nieuregulowane. Przykładem była tu Hiszpania. Badaliśmy te kwestie dość głęboko z panią dr Piskorz Reni z punktu widzenia poszczególnych krajów Unii Europejskiej, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier. No i wszystkie te kraje uczestniczyły w przygotowaniu konwencji. No jak się na koniec okazało, żaden z tych krajów poza Węgrami, którzy zresztą mają tą ustawę też bardzo specyficzną, swoją
tych informacji publicznej. Żaden z tych krajów nie podpisał, nie został sygnatariuszem tej konwencji. W związku z tym to dość zaskakujące było, bo wszyscy mówią, że to jest potrzebne, że trzeba to wzrostem, że trzeba to uregulować, a żaden z tych krajów nie podpisał. Polska do chwili obecnej również nie podpisała, w związku z czym także jakby na tym etapie. A więc ta kwestia zharmonizowania przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej w ustawodawstwach krajów członkowskich, czy nie została jednolity sposób, w ogóle nie została zharmonizowana poprzez przepisy Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do informacji na temat, to jest przerzut z PowerPointa na Office, co powoduje, że mamy w 3D wszystko. A więc chodziło o działanie władz publicznych Unii Europejskiej dotyczące dostępu do dokumentów. Tutaj utożsamia się, tu już była o tym też mowa, utożsamia się pewnie informację publiczną z prawem dostępu do dokumentów. Nie w ustawodawstwie polskim, ale w ustawodawstwie unijnym, artykuł 42 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, artykuł 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje, że obywatele, osoby zamieszkujące, posiadające siedzibę na terenie Unii Europejskiej, podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne mają dostęp do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, niezależnie od formy tych dokumentów. Czyli wracam do tego drugiej grupy dokumentów, drugiej grupy informacji, czyli tej o działaniach instytucji Unii Europejskiej. W tym zakresie mamy nawet bardzo, można powiedzieć, komfortową sytuację, ponieważ mamy rozporządzenie, wiemy, rozporządzenie tutaj, zwłaszcza w tym przypadku, bardzo szczegółowo reguluje tą kwestię. Oczywiście można mieć do tego rozporządzenia określone zastrzeżenia, do czego mieć nie można. Natomiast mamy tą kwestię uregulowaną i z jednej strony rozporządzenie, które reguluje dostęp do informacji publicznych o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej. Z drugiej strony także rozporządzenie dotyczące ograniczenia w dostępie do tej informacji publicznej, tego jednego ograniczenia, którym się w swoim wystąpieniu zajmuję, a więc ograniczenia z punktu widzenia ochrony danych osobowych. A więc wydawałoby się, że sprawa wręcz idealna, bo mamy tak szczegółowo opisane na poziomie Unii, wiadomo, że Unia chce działać transparentnie, tutaj, prawda, jawnie, w związku z czym no, nie powinno być żadnych w tym przypadku problemów i powinniśmy wziąć wzór może z działań na tej płaszczyźnie i przełożyć to na pozostałe zakresy informacji publicznej. Nic bardziej błędnego, a więc ta dyskusja, o której mówimy, która toczy się przy konflikcie, powiedzmy, ustaw na gruncie krajowym, tak samo toczy się, jeśli chodzi o dostęp do informacji, publicznej o działaniach organów Unii Europejskiej i ograniczeniach wynikających z ochrony danych osobowych. I to też może być jako przykład. Tutaj przytoczyłem takie może trzy charakterystyczne sprawy, które dotyczyły badania nagle dwa, jedynka też dotyczyła podobnych spraw, natomiast inne było zakończenie. Chodziło o udostępnienie danych osobowych osób, które uczestniczyły w procesach wydawania decyzji. Jedno to było grupa lobbystów, to było w przypadku Bawaria Lager, w przypadku orzeczenia Boraks, jedynki i dwójki Boraksu, dotyczyło tutaj danych osobowych ekspertów.
Problem, taki dość zaskakujący, była konkluzja tej sprawy. Zastanawiano się w trakcie postępowania, czy to, mamy tutaj rozporządzenie ochrony danych osobowych, czy ochrona danych osobowych, jest lex specialis w stosunku do dostępu do informacji publicznej. Wersji było bardzo wiele, zachęcam do lektury tych orzeczeń, bo są bardzo, bardzo, bardzo interesujące, a jednocześnie widać, jakie są, jaka jest zawiłość, jakie jest zmiany. Właściwie można powiedzieć, że w praktyce można wykorzystać różnego rodzaju spostrzeżenia z tego wyroku w dowolnym zakresie dla udowodnienia dowolnej tezy, bo tam było wszystko. Ale zakończyło się pewnym kontrowersyjnym, mówię o sprawie Bawaria, nawet nie, dwa kontrowersyjnym sygnałem dla organów Unii Europejskiej, że mają w pierwszej kolejności chronić prywatność i integralność ekspertów. Czyli mu wskazano, że jakby pierwszeństwo przyznaje się jednak prawom ochrony danych osobowych, a więc autonomia decyzyjna tych organów. Tutaj też dość ciekawe, w trakcie postępowania pojawiało się w trakcie tych postępowań różnego rodzaju koncepcje, oczywiście tu można ich przytaczać bardzo wiele. Była propozycja pani rzecznik generalnej w sprawie Bawaria Lager 1, gdzie proponowała, żeby w ogóle podzielić na te informacje, które mają tak w zasadniczej części mają znowu ten czas przebiega, czyli w zasadniczej części mają w swojej zawartości dane osobowe, no więc te należy rozpatrywać według reżimu danych osobowych, między innymi wskazując, prawda, na celu udostępnienia, co wynika z rozporządzenia, a te, które mają marginalnie dane osobowe, no to należy rozpatrywać według pierwszeństwa rozporządzenia dostępu do informacji publicznej. Nie zyskało to przychylności sądu pierwszej instancji. Tym niemniej jakby wspominam o tym, że tych pomysłów było bardzo wiele, jednak chciano tą sprawę załatwić. No i wracamy do tej obecnej informacji dotyczących obecnych prac nad reformą ochrony danych osobowych. Można z nadzieją spojrzeć, że prawdopodobnie będzie nam ta sprawa uregulowana, zwłaszcza, że bardzo wiele rzeczy ma być uregulowane, między innymi wzmocnienia prawa do bycia poinformowanym, zapewnienie użytkownikom internetu skutecznego prawa do bycia zapomnianym, żeby nasze dane po wsze czasy nie istniały gdzieś tam w internecie, zagwarantowanie łatwego dostępu do swoich danych, jak również prawa do przenoszenia danych, a więc bardzo wiele takich istotnych spraw to rozporządzenie ogólne ma załatwić. Czyli ma zastąpić wszystkie ustawy unijne dotyczące ochrony danych osobowych, które harmonizowano, jak widać, nie udało się tylko zharmonizować. W związku z tym wystarczający i tą sprawę kompleksowo uregulować. No więc z nadzieją patrzymy, czy jest tutaj kwestia uregulowana również dostępu do informacji publicznych. No i tutaj mamy takie dwa motywy. W zasadzie no, zaskoczeni byliśmy tutaj, ja powiem, też zaskoczony, jak patrząc, szukając jakichś regulacji, bo przyznano mi ten referat, pan doktor Sibiga mówi, reforma ochrony danych, tam to będzie po prostu tyle zmian. Znaczy nie, no to już się może rozpędziłem i tak powiedział, ale tak powiem, reforma ochrony danych osobowych. No to ja, prawda, no to będzie dużo tego. A okazało się, że są dwa motywy, I to rzekłbym takie symboliczne. Motyw 18. Niniejsze rozporządzenie pozwala na uwzględnienie zasady publicznego dostępu do dokumentów urzędowych przy stosowaniu przepisów tego rozporządzenia. Zbliżony zresztą motyw do motywu 72 dyrektywy obecnie obowiązującej 95/46. A więc pojawia się bardzo duży problem. Pojawia się taki problem, który wygląda dość niewinnie ten motyw. Ale problem, który z niego wynika, jest taki, że trzeba uwzględniać zasadę publicznego dostępu, ale z uwzględnieniem przepisów tego rozporządzenia. Czyli dotychczas mieliśmy do czynienia z kolizją
ustawa, ustawa. Ustawa o dostępie do informacji publicznej i ustawa o ochronie danych osobowych. No jak widać, nie można było sobie tak do końca z tym dobrze poradzić, nie można. No ale co się dzieje teraz, jeżeli my mamy poprzez zmianę rozporządzenia, wprowadzenie tego rozporządzenia, które wchodzi wprost w ustawodawstwo, bezpośrednio w ustawodawstwo nasze polskie, jest ingerencja w krajowe systemy dostępowe. No bo ustawa o dostępie do informacji publicznej się nie zmienia, tak powiem, nie ma nawet jakby żadnych zajawek, zapowiedzi, które by mówiło o tym, że się zmienia. I to przecież wchodzi rozporządzenie, które wprowadza ograniczenie, mówi, nie, w rozporządzeniu należy stosować. A więc projektodawca widział problem, to zapisał to, albo przepis projektodawca, bo to jest na razie oczywiście na tym projektu uzgodnił. Projektodawca widział problem, uwzględnił go w motywie 18, ale jednocześnie jak go rozwiązać, pozostawił znowu i zarówno na doktrynie, orzecznictwo, no bo w tej sytuacji przecież krajowy porządek nie jest zharmonizowany. Tak z moją operacją nogi, prawda, chirurg zrobił i powiedział, reszta to jest rehabilitacja, a ja nie mogę. No więc to jest też tak, no, chirurg rozporządzenie, a reszta, prawda, orzecznictwo, no, oni będą na pewno widzieli, co z tym zrobić. No więc oczywiście Nokia, jak będzie, zapewne będzie bardzo dużo. No i ja już tak zmierzam do końca, nie chcę rozwijać tego wszystkiego, bo już te wszystkie kartki są, proszę Państwa, takie, no, coraz bardziej drastyczne. Ja trochę boję się o swoje życie, więc będę zmierzał. Dobrze. Ja mam w ogóle, ale na ziemi. Ja tak szybciutko już tylko zwrócę uwagę, że w motywie 139 to jest drugi ten element, to jest ten drugi element, gdzie wspomniano, można powiedzieć, o dostępie do informacji publicznej, gdzie zwrócono uwagę, jakby wskazano, że bierze się pod uwagę zasadę równowagi i zasadę proporcjonalności. Tutaj oczywiście wraz z całymi związanymi z tym dotychczasowymi problemami, no bo tych problemów w związku z ważeniem i samą zasadą proporcjonalności, w ogóle o kwestiach zarówno wertykalnego zastosowania horyzontalnego, to już jakby jest zupełnie inna kwestia. No i ostatnia rzecz, o której tylko chciałbym już zasygnalizować, że równolegle z tą wielką reformą, raczej w ramach tej wielkiej reformy ochrony danych osobowych, oprócz rozporządzenia, została zaprojektowana również dyrektywa, która mówi o tym dawnym filarze bezpieczeństwa, czyli o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych w związku z wykonywaniem kar, współpracy organów, policji, organów ścigania. A więc mówimy tu o pewnym w ogóle wyjściu spoza granic Unii, a więc o tej działalności, która wykracza poza zakres prawa wspólnoty. No tutaj podobny zapis jest, a więc umożliwia uwzględnienie zasady publicznego dostępu z uwzględnieniem przy zastosowaniu przepisów ustanowionych. Tu podkreślam, to jest dyrektywa, prawda? Więc dyrektywa to mamy, prawda, skutkowy dokument, a więc należy zharmonizować zgodnie z tą dyrektywą przepisy, a więc to jest jakby mniej bolesny, nie wiadomo czy bardziej skuteczny, a na pewno powiedzmy nie powodujący tych problemów kolizyjnych, o których mówiłem wcześniej, a które wydaje mi się, że będą dość duże i w związku z tym no, też zacznie się pewnie niedługo dyskusja na temat kolizji związanych z rozporządzeniem unijnym a naszym planem krajowym. I zgodnie z